Siema, siema. Zagramy dzisiaj sobie tą postacią, która chyba mi się najbardziej podoba. Ty, czy mam jakieś itemy, bo tą postacią najwięcej grałem. Mam 32 item level. I to na to się składają 3 fioletowe itemy, 2 niebieskie, 2 zielone. Jakiś tam ring na helfa. Nie wiem, czy to by nie było lepsze. Tak szczerze, wezmę sobie tego ringa. To jest mój dorobek. Ja nie grałem jakoś super dużo. To jest niestety też ostatni dzień playtestów, więc już dużo więcej nie pogram. Coś tam sobie pozbierałem, trochę hajsiwa. No i co, polecimy sobie giereczkę. Chciałbym przetestować tą drugą mapę, bo jest też. Wcześniej to było tak zrobione, że były normalne portale i czerwone, czyli tak w Dark and Darker. Czerwonym portalem schodziło się niżej, a tym zwykłym się wychodziło. Teraz jest to tak zrobione, że potrzebny jest taki kryształek. Ja bym chciał go, kurde. Chciałbym to zdobyć i zobaczyć tą mapkę, ale nie wiem, czy uda mi się to zrobić. Zobaczymy. Tak jak mówię, dzisiaj ostatni dzień playtestów. Ja też nie będę miał czasu, żeby grać cały czas. Więc we will see. A, i tu jest tak zrobione, że nie ma solo kolejki. Trafiamy solo na solo albo duo. I jeżeli gramy solo, to dostajemy takie o trofi za 60 golda do sprzedania, że nie graliśmy solo i oczywiście mamy dodatkowe statystyki za to, że gramy solo. Tak, tak jest rozwiązany tutaj matchmaking. Nie ma kilku kolejek, tylko mamy jedną, tylko że mamy no jakieś tam dodatkowe bonusy za granie solo, nie? Żeby troszkę wyrównać te szanse. Chociaż jak i tak będzie dwóch typa, którzy będą mieli koks i temy, to raczej wątpię, że da radę coś zrobić. Dobra, jesteśmy w gierce. Mój item level to jest 43. Ja wezmę sobie te wardy, bo mam questa. By postawić 7 wardów chyba w gierce, no. Także postawimy sobie je na szybkości. Teraz tego nie zrobię. Ale w kolejnej gierce zrobimy sobie tego kościka. Co ja tu jeszcze mam? Defeat channel lingi jakieś, kurde. Ja w ogóle nie wiem, co są za mobki, które oni mi każą rozwalać. Ja mam takie itemy, że te mobki schodzą na 3 hity. Także jest całkiem. Całkiem przyjemnie się gra, muszę powiedzieć. Z lepszymi itemkami. Dobra, tutaj mam ogólnie portal, ale do portalu jeszcze trochę czasu. Portale się otwierają dopiero jak zostanie 5 minut do końca. Tych mobków to mi się już nawet lutować nie chce. O, mi zielony, ja mam niebieski. Ogólnie też jest dużo łatwiej, bo mam fajnego movement speeda. Jest dużo łatwiej się unika hitów tych mobków. O, niebieski hełmik poleciał. 76. Mają takie same staty? Tak, damage ability haste. Nie, druga stata jest losowa. Ja mam armor. Okej, okay, niech będzie. I tu jest jakieś dziadostwo. Ja nie wiem, o co z tym chodzi. Ale po mapie biega sobie taki NPC. I mi się wydaje, że to trzeba zanieść do tego NPC-a, sprzedać mu to. I wtedy się coś dostaje. Tylko problem jest taki, że jak to weźmiemy, to teraz nas widać na mapie. Jestem zaznaczony teraz na mapie. Więc no jest też niebezpiecznie, nie? No i ja nie wiem, gdzie tego NPC-a można spotkać. To jest najgorsze. Czy on jakoś randomowo sobie lata? To jest taki NPC, który sobie biega po mapie. Wydaje mi się, że jego droga jest totalnie randomowa. Znaczy pewności nie mam. Ale zobaczymy, może uda mi się go znaleźć. Jeden padł. I drugi też padł. Nie no, te mobki to się aż przyjemnie bije, nie? Z takimi itemkami.
Jakaś skrzynka. Tego poprawę jeszcze, który tam chodzi. Bym zrobił tego tutaj. Kumpla. Bo on ma ciekawą skrzyneczkę. Montujemy sobie go. O kurde, ile golda on dał. Co to? Ring na attack damage. Zarąbiście. 40 level. Item level. Na fioletowo. Czekaj, czy ktoś do mnie przyjdzie. Jak przyjdzie jakiś nobek z nowymi itemami, to raczej nic mi nie zrobi. Tu jednak itemy dużo dają. Nie wiem, no idę szukać tego NPC-a. Tam w prawo pójdę i zobaczymy. Może gdzieś go znajdę. Czasami go spotkałem przy rafinerii. Tu ktoś chodził. Tu nie widzę nikogo. Nie, tu go nie ma na razie. Powiem wam, że biegam sobie po tej mapie. Lutuję, biję mopki. Już jestem tutaj po prawej stronie i kurde, nie mogę znaleźć tego NPC-a. Chciałbym to zrobić. Ale znalezienie tego NPC-a jest jakieś giga trudne, nie? Ja już go kilka razy znalazłem w tej gierce. Znaczy tak overall. Jak grałem. Ale no nie wiem. Tym razem nie mogę go znaleźć nigdzie. Nie wiem, czy on ma jakieś stałe spoty. Na respa, czy to jest totalnie random. Nie mam pojęcia, ale z giga, kurde, ciężko. Jest jakiś mini bosik. Oj, dostanę chyba? Nie. Dobra. Zobaczmy jeszcze, co on miał. Extractor beacon? Co to? Drilling site. I będzie trzeba z tym iść na drilling site'a. Czekaj, co to daje. Zobaczymy jeszcze, co tu jest. O, zbrojka zielona. To sobie wywalimy. Albo to. Dobra, no to co? Ekstrakcik. Idziemy na exa, wezmę ten extractor beacon. Tutaj biega sobie chłop. Solo Packer. Tylko, że nie mogę jego itemów zobaczyć. Tutaj jest dwóch typa. I tu łucznik. Ciekawe, czy oni są razem? Możliwe, że są razem. Dobra. Wychodzimy. Zrobiłem challenge. Raz, dwa. Jeszcze dwa challenge muszę jakieś zrobić. I się odblokowują nowe. Są takie jakby questy. Mam kolejnego perka na slota. I teraz tak. Co bym chciał? O, to by było spoko. Redukuję typowi 15, o 15% atak i cast speed. Brzmi git. I teraz tak, to sobie zostawimy. Czapeczka, druga czapeczka. To biorę ze sobą. To zostawimy, rękawiczki. To jest reszta na cel. To zostawię, to zostawię. Dwóch tych czapek nie potrzebuję, więc to cel. To bierzemy ze sobą. Worek zostawimy, weźmiemy nowy, ale to zaraz. Tylko to celne. Potek mam dużo, jeszcze dostanę 3 na początku. 1900 golda. Muszę iść na drilling site i zobaczyć, o co z tym chodzi. Jakiś ekstraktor.
Dobra, na razie tyle i next time pójdziemy na tego drilling site'a.